W czwartek w siedzibie Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu odbyły się warsztaty dla młodzieży przybliżające judaizm. Zajęcia stanowiły element obchodów 21. Dnia Judaizmu, mówi Alicja Kobus, przewodnicząca gminy. Moim marzeniem jest, żeby edukacja zapukała do domu każdego człowieka. I wiem, że po prostu to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy mogli rozmawiać z sobą jak partnerzy. Ludzie Którzy mają wiedzę, bo gdy nie masz wiedzy, wszystko wydaje ci się, że jest jakieś tajemnicze, jakieś niezwykłe, jakieś zagrażające bezpieczeństwu. Nie, miejmy tą wiedzę, nawet skromną, że Pan Jezus był Żydem, że Matka Boska była Żydówką, że Amen to słowo żydowskie. I w tym momencie, gdy zrozumiemy to wszystko, będziemy na siebie inaczej patrzeć. Będziemy szukać po prostu punktów, które nas łączą. A one są największym darem od Boga, bo w rzeczywistości judaizm jest z podstawą chrześcijaństwa. Warsztaty dla uczniów poprowadził Szymon Zadumiński, podrabin Poznańskiej Gminy. Młodzież musi zobaczyć, że życi to nie są kosmici. Że to nie są maniacy uładnięci wolą rządzenia światem. Że to nie są ludzie, którzy po prostu zamiast oczu mają symbol dolara. Że to są normalni ludzie, którzy mają takie samo poczucie humoru, śmieją się z tego samego, boli ich to samo, tak samo cierpią, tak samo myślą, jeżdżą tymi samymi tramwajami itd. Tak tak dalej, dalej. Tu o to chodzi, żeby pokazać im to, że jesteśmy takimi samymi ludźmi. Tylko tyle, że my się modlimy tutaj, ktoś inny chodzi do kościoła. Młodzieży zaproponowano w tym roku w trakcie warsztatów temat szabatu. Szabat dla Żydów jest czymś takim, czym dla katolików niedziela. I jest to dzień po prostu zaprzestania wszelkiej pracy, aktywności zawodowej, też z wyłączeniem nie wiem, pewnych przedmiotów, których nie możemy używać w szabat. Takie po prostu przełączenie się na tryb boski. Muszę powiedzieć, tak, zajmujemy się tylko Bogiem, zajmujemy się rodziną, mamy czas na spacer, na odpoczynek. Taka po prostu regeneracja. Tak jak Bóg kiedyś zaplanował, że dla człowieka będzie to dobre i stosujemy się do tego. No to jak w takim razie w praktyce wygląda ten szabat od rana do wieczora? Tak naprawdę szabat, tutaj muszę sprostować, zaczyna się wieczorem i kończy się wieczorem. Zaczynamy w piątek wieczorem i kończymy sobotę z zachodem słońca. To wynika z Księgi Rodzaju. To jest w sumie opisane mało kto zwraca na to uwagę, ale no jakby rabini to jasno nakreślili. W momencie kiedy jest opisane stworzenie świata, po pierwszym dniu jest napisany był wieczór i był poranek, dzień pierwszy. I dla nas to jest nauka, że tak naprawdę dzień dla nas zaczyna się wieczorem. Czy szabat w jakiś sposób szczególny się świętuje? Tak, przede wszystkim szabat człowiek powinien podkreślić tym, co ma na stole, tym, jak wygląda, że jest to dzień wyjątkowy. Jakby uświęcając Szabat wszystkimi czynnościami z tym związanymi, dajemy świadectwo tego, że wierzymy w to, że istnieje Bóg i że stworzył ten świat. Czyli Szabat powinniśmy mieć lepsze rzeczy niż te, które jadamy w tygodniu. Ubieramy się w piękniejsze stroje niż te, które nosimy w tygodniu. Czy każdy Szabat ma takie samo znaczenie, czy są Szabaty ważniejsze od innych Szabatów, na przykład w ciągu roku? Nie, wszystkie szabaty są takie same. Takie dobre menina na szabat? Dobre chałki, przede wszystkim musi być dobre wino koszerne oczywiście. No i na przykład takie potrawy jak czulent. Czulent to jest potrawa, która jest, jak w każdym narodzie, tak zwana potrawa biedoty, najczęściej jest najlepsza. Jest, jest po prostu kosmiczna, tak jak w Polsce jest bigos. Tak czulent jest w tradycji żydowskiej, gdzie tam po prostu długarele leciało wszystko, co ludzie mieli. Ale oczywiście już jakieś określone rzeczy są w czulencie takie stałe Przede wszystkim są ziemniaczki, przede wszystkim jest fasolka biała i czerwona. Musi być cebula, musi być czosnek, cieciorka, trochę kaszy, jeżeli potrzeba zagęścić. Oczywiście wołowina powinna być. 21 dzień judaizmu potrwa w Poznaniu do 19 stycznia. Przygotowano w tym czasie szereg wydarzeń przybliżających religię i kulturę żydowską. 17 stycznia o 19 w Kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha odbędzie się nabożeństwo biblijne. modlitwie, której przewodniczył będzie biskup Daman będzie towarzyszyło hasło tegorocznego dnia judaizmu: Pokój, pokój dalekim i bliskim. Hubert Piechocki.